Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy odcinek jest dziwny, bo będziemy mówić o tym, czy Ziemia jest płaska, czy Ziemia jest sferą, dlatego że takie pytanie zadaliście. Ktoś twierdził, że ja jestem zwolennikiem płaskiej Ziemi i od razu powiem, nie jestem. Dlaczego nie jestem? Dlatego, że nie wierzę w ustalenia nauki materialistycznej, tylko opieram się na samej Biblii, na Słowie Bożym i wszystkie zewnętrzne elementy, nawet jeżeli byś postawił przede mną, jakieś obserwatorium i pokazałbyś mi, że Ziemia jest płaska, to po prostu wzruszę ramionami i stwierdzę, że nie masz racji, ponieważ Słowo Boże mówi, że Ziemia jest kulą. Gdybyś mi pokazał taki dysk, że to jest Ziemia i ten dysk jest oparty na słoniu, a słoń na czterech żółwiach, jak to przedstawiają specjaliści od wizualizacji, nic mnie to nie obchodzi, nie ruszy mnie to. O taki obrazek jak tutaj mnie nie ruszy. Jak widzimy, tutaj jest model płaskiej Ziemi. Naukowcy przedstawiają go jako płaski dysk oparty na słoniu, który stoi na czterech żółwiach. Jest to taki model płaskoziemczy. Podobny model mają hinduiści, podobny model mają muzułmanie. A ponieważ coraz więcej gości z tamtych okolic mamy u siebie i poprawność polityczna każe im u nas gościć, i zgadzać się z ich różnymi pomysłami na rzeczywistość, to coraz częściej do przestrzeni publicznej dostają się takie twierdzenia dotyczące kosmologii oparte na ich wynalazkach. Trochę sobie żartuję, nazywając ten model naukowym, ale nie jest to tak do końca żart, ponieważ do XVII wieku Chińczycy uważali Ziemię za płaską, chińscy naukowcy, i teraz już powstały, można powiedzieć, pseudonaukowe, ale same uważające się za naukowe towarzystwa płaskiej Ziemi. Czyli jest to pogląd naukowy do XVII wieku, a dziś w ramach nauki nazywają go jedni naukowym, a drudzy pseudonaukowym. Pierwszy przykład mamy naukowców rozmawiających z Mikołajem i tutaj oni mają pogląd, że Ziemia płaska jest faktem naukowym. No wiesz, nie przeskoczymy tego, Słońce się kręci, a Ziemia jest płaska. Panowie, Ziemia nie jest płaska, jest okrągła. No masz, Mikołaj, zrozum. No i to jest właśnie to, że naukowcy upierali się przy tym, że Ziemia jest płaska. I za chwilę próbują udowodnić Mikołajowi, że Ziemia jest płaska. Twoją teorię można obalić w 5 minut, 5 sekund. Mam to zrobić? Obalaj teorię. Obalam teorię. Zobacz. Jeżeli jest tak, mówisz i po prostu Ziemia się kręci, to patrz. Powinienem być w innym miejscu. Jestem w tym samym miejscu. Dokładnie w tym samym miejscu. Jak łatwo zauważyć, naukowcy materialistyczni posługują się różnego rodzaju wizualizacjami, zmyślonymi opowieściami lub też sfałszowanymi doświadczeniami, jak widzieliśmy tego podskakującego naukowca, aby udowodnić, że Ziemia stoi w miejscu. Wiadomo, że ten przygłup zapomniał o tym, że jest przyciąganie ziemskie, siła bezwładności, i dlatego wydawało mu się, że dalej stoi w miejscu, on po prostu razem z Ziemią krążył. No ale niestety płaskoziemcy to są właśnie tacy naukowcy, którzy celowo część naukowych praw zapominają, albo ich nie znają, albo stosują przemoc, tak jak widzieliśmy, że młody chłopak wiedział, że Ziemia jest kulą, dowiedział się tego od oświeconej ze Słowa Bożego prawdopodobnie osoby, bo inaczej by się tego nie mógł dowiedzieć, ale rodzice konserwatywni, którzy nie wierzyli w jego różnego rodzaju informacje, użyli przemocy, tak, że go zbili za to, że powiedział, że Ziemia jest kulą. A więc to jest to, co się na forach obserwuje, że zaczyna się niby
merytorycznie, a potem dochodzi do przemocy słownej. Prawdopodobnie gdyby nie to, że dzielą nas kilometry w internecie, to dochodziłoby do przemocy ręcznej. Zresztą płaskoziemcy spalili kilku przedstawicieli ludzi, którzy wierząc Biblii odrzucali płaskoziemczy model. Tutaj wszystkich nazwisk nie pamiętam, ale się pojawiają różnego rodzaju takie nazwiska jak Giordano Bruno czy ten Galileusz i inne tego typu nazwiska osób, które wbrew mainstreamowi naukowemu nie zgadzały się z tym, że Ziemia jest płaska, oparta na słoniu i czterech żółwiach. Więc Ziemia nie jest płaska, oparta na słoniu i na czterech żółwiach, jak to przedstawia nauka materialistyczna. Nie wiem, czy się coś posunęło do przodu, ale jak czasami słyszę różnego rodzaju naukowe doniesienia, to mam wrażenie, że to jeszcze idzie coraz bardziej wstecz, bo coraz mniejsze środki idą na naukę. Ludzie raczej wydają pieniądze na zbrojenia i na socjal, na naukę idzie, z tego co słyszałem, mniej niż 2% PKB, produktu krajowego brutto, a wiadomo, że jak wyrzucono Adama z Eden, to na naukę musiało iść około 50% budżetu, bo inaczej chłop by zginął, byłby zjedzony. I dzisiaj, jeżeli na naukę nie będzie szło co najmniej 50% budżetu, to też wszyscy poginiemy. Widać to przez różnego rodzaju braki związane teraz z tym wszystkim, co się dzieje dookoła w związku z pandemią i z innymi rzeczami. No nie ma szans, żeby to ruszyło, skoro są pieniądze przejadane na różnego rodzaju dziwne rzeczy, a na najbardziej podstawową rzecz, czyli to, co Bóg nakazał, a więc sprawą Bożą jest rzecz ukryć, a sprawą królów rzecz zbadać, tak mówi Słowo Boże. Więc królu, premierze, prezydencie, czy kim tam ty jesteś, dżucze, twoim obowiązkiem jest przeznaczyć wszystkie możliwe pieniądze na poznawanie świata stworzonego przez Boga, na badania naukowe, a nie na jakieś inne cele. Więc jeżeli nie wydajesz na badania naukowe, to sprzeniewierzasz się Bożemu poleceniu. Jesteś wtedy w po prostu buncie przeciwko temu stanowisku, na które zostałeś powołany. I potem mamy tego typu dyrdymały, że dzieci są gdzieś tam, czy tam naukowcy przekonani, że wystarczy podskoczyć i to udowadnia, że Ziemia się nie kręci, albo że wystarczy innego rodzaju durny test przeprowadzić i stwierdzić, że Ziemia jest płaska. Nie, to tak nie działa. Wystarczy otworzyć Biblię i dowiedzieć się, że Ziemia jest kulą zawieszoną na niczym. I to jest to, co Słowo Boże już od dawna objawia. I to jest rzecz, którą po prostu trzeba przyjąć przez wiarę, że Ziemia jest kulą zawieszoną na niczym, która się obraca i która jest w ciągłym ruchu, zatacza się jak pijany. I wystarczy tutaj po prostu uwierzyć Biblii. I na początek taki przegląd kilku miejsc ze Słowa Bożego, które myślę, że będą pomocne. Więc jeżeli weźmiemy na początek Księgę Hioba 26:7. Księga Hioba jest przed Księgą Psalmów 26, 26 rozdział. 7 werset. I tutaj widzimy bardzo proste sformułowanie. Dach rozciąga nad pustką. Ziemi niczym nie umacnia. Wody chmurami krępuje. Nie pękną pod nimi obłoki. Albo rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. Czyli widzimy jednoznacznie jest tutaj pokazane, że ziemia ani nie pływa na praoceanie, ani też nie jest oparta na słoniu, na czterech żółwiach, czy inaczej, jak to płaskoziemcy przedstawiają, nie jest oparta na jakiejś stałej podstawie,
a wręcz szybuje swobodnie w wielkiej próżni. Również o kształcie Ziemi dowiadujemy się z Biblii, z bezpośrednich albo też pośrednich wypowiedzi Słowa Bożego, chociaż ich zamiarem nie jest bynajmniej informowanie nas o tym. No więc tutaj może Izajasza 40:22. Izajasza 40:22. Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Więc ten, co mieszka nad kręgiem. I tutaj nad kręgiem ziemi. To słowo kręg jest specyficznym słowem, ponieważ po hebrajsku to jest coś, co można by powiedzieć jako huk. I to oznacza po prostu kulę, sferę lub rzut kuli sfery na płaskość, czyli okrąg. Ale przede wszystkim chodzi o kulę, sferę, taką zgniecioną pomarańczę, geoidę, można by też tak powiedzieć. I to jest Izajasza 40, rozdział 22, werset. Sferyczny albo kulisty, sferyczny kształt ziemi wspomniany jest również w tekstach w związku z ponownym przybyciem Pana Jezusa na ziemię w celu ustanowienia nowego przymierza, które zacznie się po 7-letnim ucisku. I dlatego, że Pan przybędzie nagle jak błyskawica i dla wszystkich ludzi będzie jednocześnie widoczny, chociaż w czasie jego przybycia na jednej połowie ziemi będzie dzień, a na przeciwległej noc. I tutaj takie ze trzy miejsca się od razu rzucają w oczy. Mateusza będzie pierwszy. Mateusza 24. Mateusza 24. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. I objawienie 1:7. Objawienie 1, rozdział 7, werset. Dobre, objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, rozdział 1, werset 7. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Przecież jeżeli ziemia by była płaska, to nie musiałoby to być w postaci błyskawicy, wystarczyłby punkt, który każdy by widział. Ale ponieważ to musi być widziane na całej kulistej ziemi, sferycznej ziemi, dlatego ma to taki obraz błyskawicy, bo przyjście Pana Jezusa będzie po prostu widziane z każdego punktu globu, z każdego punktu sfery, z każdego punktu kuli. Jeżeli by to było płaskie, to wystarczyłoby sobie spokojnie w jednym miejscu punkcik, który by był widoczny dla każdego. Ale tak nie jest, bo ziemia jest kulą. I tutaj widzimy jednoznacznie, że chociaż w czasie tego przybycia na jednej połowie ziemi będzie dzień, a na tej przeciwległej noc, to widzimy to właśnie w Łukasza 17. Łukasz 17, rozdział. Rozdział 17, 34 do 36 wersetu. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu. Dwaj będą na jednym łożu. Jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Dwaj będą na jednym łożu, dlatego że będzie to noc. Dwie mleć będą na jednym miejscu. Jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Kiedy się mieli? Ja wiem, na nocnej zmianie się też mieli, ale generalnie, naturalnie w tamtym czasie mieliło się w dzień. I
O to chodziło Panu Jezusowi, gdy to mówił, że w tym miejscu będzie po prostu normalna zawodowa aktywność wynikająca z tego, że będzie światło dnia. To dopiero od 200 lat mamy taką możliwość, a może krócej niż 200 lat, że możemy sobie pracować w dzień na drugiej, trzeciej zmianie. I dalej, dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. Czyli znowu praca polowa. Ja wiem, teraz ciągniki potrafią pracować w nocy i to się da zrobić. Mają silne reflektory, natomiast Pan Jezus miał na myśli pracę rolną o charakterze, który występował za jego czasów i to po prostu było możliwe tylko wtedy, kiedy było na wysokości słońce w tym miejscu, w zenicie, tak żeby można było pracować, że oświetlało możliwe do wykonania prace polowe. Czyli widzimy dwóch. No i dzień się tak dzieli, tak? Jedna trzecia to jest zazwyczaj noc, około 8 godzin się śpi. Około 8 godzin się wykonuje prace domowe, czyli tak jak mełą te kobiety. I około 8 godzin wykonuje się prace zawodowe. Natomiast w tamtym czasie ten podział był bardziej równy. 12 godzin to się nazywało noc i 12 godzin nazywało się dzień. Dlatego, że po prostu naturalne światło wymuszało pewną rytmikę pracy. I też wynikało to z prawa zakonu, że dzień ma 12 godzin i prawo sabatu nakazywało, że 6 dni robić będziesz, czyli 72 godziny tygodniowo. Bez tego nie byłoby odróżnienia sabatu, w który należało powstrzymać się od jakiejkolwiek pracy, od jakichkolwiek wyjść, i trzeba było przebywać w domu, nie ruszać się z niego. A więc jako efekt uboczny z Łukasza 17:34 widzimy, że po prostu oni będą w dzień i w nocy w czasie przyjścia Pana Jezusa, a to przyjście Pana Jezusa nie przypadkiem jest porównane do błyskawicy, dlatego że po prostu gdyby ziemia była płaska, wystarczyłby punkt. Ale ponieważ to jest kula, sfera, geoida, no to musi to być po prostu w postaci błyskawicy, jeżeli wszyscy ludzie całego świata mają Pana Jezusa widzieć. Ta trwająca jednocześnie na ziemi sytuacja za dnia i w nocy, przedstawiona tu jako praca w polu lub nocne odpoczywanie, zależy od tego, w jakim miejscu obracającej się ziemi akurat ktoś się znajduje. Również Zachariasza 14:7. I będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan, nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. To ta wzmianka w Zachariasza zapowiada przyjście Pana nie w sposób odpowiadający tamtejszym ówczesnym poglądom na świat, a w sposób odpowiadający prawdzie. Będzie to jeden, jedyny dzień, konkretna data. Jahwech tylko wie o nim. Nie będzie to ani noc, ani dzień. Wieczorową porą będzie jasno. Jednoznacznie zatem, szanowni Państwo, widzimy, że Ziemia jest przedstawiana w Biblii jako sfera, jako kula. Jeszcze kilka miejsc, które dodatkowo mogą nam pomóc. Nie bać się tego, co krzyczą naukowcy twierdzący, że Ziemia jest płaska lub inni materialiści, tylko kierować się samym objawionym Słowem Bożym. I pierwsza Mojżeszowa, 8 rozdział. Ja wiem, że w islamie jest Ziemia płaska i teraz im więcej mamy przyjezdnych muzułmanów na tereny tradycyjnie chrześcijańskie, to coraz bardziej będziemy poddawani presji, żeby przyjąć islamski model świata i zacząć wierzyć, że Ziemia jest płaska. Ale no i Hindusi też uważają, że Ziemia jest płaska. Nawet w takiej książce Zakazana archeologia, napisana przez hinduskiego naukowca, widziałem taki model tej Ziemi według
według hinduizmu. Więc to nie są chrześcijańskie pomysły na kształt Ziemi, tylko to są pomysły będące z hinduizmu, a islam wziął to z hinduizmu, tak? Więc to są tego typu rzeczy. No i teraz pierwsza Mojżeszowa, 8 rozdział, 22 werset. Tutaj Bóg mówi tak po potopie. Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc. Czyż to nie jest ciekawe? Cały czas będzie równolegle, równocześnie na ziemi, będzie dzień i będzie noc. To jest tylko możliwe na czym? Na sferze, na geoidzie, na kuli. Tak? Czyli z jednej strony kuli mamy noc, a z drugiej strony kuli mamy dzień. Jeżeli by to był dysk, no to światło by było wszędzie albo wszędzie gaśnie. Czyli to nie byłoby prawdziwe w przypadku płaskiego dysku, kiedy no, dzień albo noc, albo jedno, albo drugie. I nie da się tego rozdzielić, tak? I dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, czyli są obszary cały czas, gdzie się na ziemi sieje, a w innym miejscu cały czas się żniwuje. To znaczy, że te zawsze na ziemi gdzieś trwają żniwa, zbiory. I zawsze na ziemi gdzieś trwa siew. Tak, raz w Polsce, innym razem w innej części, w Szwecji, potem gdzieś tam indziej w Afryce. Po prostu są obszary, gdzie mamy zimę, bo tu jest powiedziane, że nie ustanie zima i nie ustanie lato. Czyli będzie równocześnie. To jest tylko na kuli możliwe. Na płaskim dysku to jest niemożliwe, bo by się to wszystko wymieszało. Natomiast na kuli jest to możliwe, na sferze, na geoidzie. Czyli, że mamy zimno, cały czas jest zimno, są obszary, gdzie jest cały czas zimno i są obszary, gdzie jest cały czas gorąco. I one się przemieszczają, tak? Raz na północnej półkuli mamy lato, innym razem na południowej półkuli mamy lato, ale coś, co nazywamy latem, zawsze gdzieś jest. I to, co nazywamy zimą, raz mamy na północnej półkuli, innym razem mamy na południowej półkuli. To tylko na kuli, na sferze, na geoidzie jest możliwe. Nie jest to możliwe na płaskim dysku. I w tym momencie mamy jednoznaczny dowód z pierwszej Mojżeszowej, 8 rozdział, 22 werset, że to nie może być dysk. No bo światło ma to do siebie, że jak się świeci, to rozprasza ciemność. Więc na dysku jest albo jasno, albo ciemno. Nie ma co dawać się zwodzić różnym rysunkom. Nieważne, co tam naukowcy wymyślają. Może teraz przestali na chwilę wymyślać, ale za chwilę można się spodziewać, że w innym miejscu z Biblią się nie będą zgadzać, bo to jest tego typu właśnie problem materialistów, że oni ciągle gdzieś wpadają w różnego rodzaju zabłądzenia. Kiedyś palili na stosie za to, że ktoś nie zgadzał się z ich naukowym modelem rzekomo, że Ziemia jest płaska, a teraz może będą się nie zgadzać z chrześcijanami co do tego, że małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta. Jeden mąż, jedna żona. No i nawet ciekawe z tego Łukasza, prawda, że dwóch będzie na roli. Dlaczego tam jest rodzaj męski, że dwóch będzie na... Przepraszam, że dwóch będzie na łożu. Że dwóch będzie na łożu. Dlaczego tam jest męskie? Męski rodzaj. Dwóch będzie na łożu. Co oni na tym łożu będą robić? No spać, tak? Miejmy nadzieję, że tylko. Więc Hioba 26, 7 już czytaliśmy, że ziemia jest zawieszona na niczym. I kolejny punkt, bardzo, bardzo znamienny, Hioba 28, 5. Księga Hioba 28, 5. Hioba 28:5. Z ziemi pochodzi chleb.
lecz w głębi jest ona rozgrzebana jakby przez ogień. W głębi. Tutaj jest po prostu użyte słowo takie, które jest tylko możliwe w przypadku sfery, geoidy, kuli, piłki. Piłka ma głębię i dysk czegoś takiego nie ma. I w głębi jest rozgrzana, roztopiona i rozgrzebana jakby przez ogień. Nie przez ogień, jakby przez ogień. Tam prawdopodobnie nie można użyć słowa przez ogień, dlatego Słowo Boże mówi jakby przez ogień. Generalnie Ziemia w centrum, w środku tej kuli jest gorąca. Jest rozgrzebana, czyli takie rozgrzebanie, tak jak lawa, i jest ona w głębi rozgrzebana jakby przez ogień. Skąd w księdze Hioba już to wiedziano? Ano to jest to, że to jest objawienie Boże. To nie jest ludzka nauka, to jest po prostu Słowo Boże i Bóg to wie. Po prostu Bóg wie, jaką stworzył ziemię. I ta ziemia, widzimy, nie tylko jest zawieszona na niczym, nie tylko jest kulą, ale wewnątrz jest rozgrzebana jakby przez ogień. Przy dysku leżącym na słoniu, opierającym się na czterech żółwiach, to jest niemożliwe. Jakim wtedy w środku, w głębi, w ogóle nie ma głębi, tak? No to ja się nie dziwię, że od razu spalono tego Giordano Bruno, czy tam Galileusza, czy próbowano ich jakoś prześladować, bo ja nie wiem w końcu, czy oni spłonęli, czy nie. Generalnie, tak jak tego chłopaka zlało, tych dwóch, tak samo wtedy naukowcy się dobrali do nieprawomyślnych naukowców i tych naukowców, którzy uważali, że Ziemia jest kulą, sferą, że krąży wokół Słońca, no to po prostu traktowano przemocą różnego rodzaju, czy to blokując dróg ich prac naukowych, czy też pozbawiając ich habilitacji, czy też nie dopuszczając ich do obrony doktoratu, czy też nie pozwalając im zrobić tytułu profesorskiego, czy też w inny sposób. Generalnie ta mainstreamowa nauka blokowała rozwój nauki prawdziwej. No więc widzimy jednoznacznie, że Ziemia jest kulą rozgrzebaną wewnątrz jakby przez ogień, zawieszoną na niczym, kręci się tak, że równocześnie w tym samym czasie jest na Ziemi lato i zima, dzień i noc, czyli musi być taki kawałek Ziemi, gdzie jest dzień, i taki kawałek Ziemi, gdzie jest noc. Równocześnie, nie może on ustać, bo tak powiedział Bóg, że zawsze musi być dzień, zawsze musi być noc. Zawsze musi być kawałek ziemi, gdzie jest lato, zawsze musi być kawałek ziemi, gdzie jest zima. I musi być cały czas w którymś miejscu ziemi ciepło i w którymś kawałku ziemi musi być zimno. Więc to są Boże ustanowienia i to jest Boże prawo. Izajasza 24:20. Izajasza 24:20. Wkoło zatacza się ziemia. Wkoło kręci się ziemia. Wkoło zatacza się ziemia. Co robi ziemia? Wkoło się zatacza. Czyli nie jest tak, jak twierdzą ci, którzy ziemię twierdzą, że jest jakaś po prostu. Czyli mamy kolejną wiedzę z Biblii na temat ziemi, że wkoło zatacza się ziemia. Ona się kręci w koło, tak? Czyli jest zawieszona na niczym, jest po prostu w takiej próżni się przemieszcza, sama się wokół siebie kręci i to, żeby dzień i noc był, no to właśnie to kręcenie się wokół siebie. Także kręci się wokół Słońca, to powoduje, że zmienia się lato i zima, i są odmierzane lata przez Słońce, kolejne roczne okresy, i po prostu jeden obrót Ziemi wokół
Słońca trwa około roku, tak? Czyli widzimy jednoznacznie, że Słowo Boże nie pozostawia tu żadnych wątpliwości. Kolejne miejsce, Jeremiasza 31-37. Jeremiasza 31-37. Tak mówi Pan, jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, pomimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Czyli widzimy, że ziemia jest rozgrzebana wewnątrz jak przez ogień, ale pomiędzy tym rozgrzebaniem z tą lawą są jakieś elementy, które tutaj Bóg nazywa fundamenty, płyty fundamentowe. Na przykład jak budowałem dom, to taka technologia jest, że jest płyta fundamentowa. Na niej się stawia dom. Ona jest podobna do naszych płyt tektonicznych w ziemi. I czasami jak mamy fragment ze Słowa Bożego, który nazywa się słupy ziemi, no to znowu te słupy, no graniastosłup nie jest powiedziane, że on ma mieć wysokość większą niż boki podstawy. Nie, graniastosłup może mieć centymetrową grubość i może być plackiem, tak? No więc to dalej to samo słowo słupy tam odpowiada. Więc to nie jest tak, że od razu wszystkim się kojarzy, że to jest taki słup jak ołówek. Nie, to jest bardziej taki słup. To też jest słup, czyli płyta tektoniczna. Wysokość ma niewielką, ale jest to graniastosłup. Akurat to jest graniastosłup o podstawie prostokąta. Teraz uczyłem syna do matury, to wiem, sobie to wszystko przypomniałem. Więc widzimy, że to jest wysokość graniastosłupa. A tutaj mamy podstawy. Tak, oczywiście te płyty nie mają podstawy prostokąta, ja tak nie twierdzę. One mają różne kształty i generalnie te płyty, to jest genialne, bo pływa to po rozżarzonej lawie, czyli wewnątrz ziemia jest rozgrzebana jakby przez ogień. Ona jest płynna lub można powiedzieć rozgrzana, także kamienie stają się płynem. I na tym pływają te płyty. Pływają, unoszą się. I dzięki temu ziemia jest kulą, która wewnątrz jest rozgrzebana jakby przez ogień, jak mówi Hiob 28, która ma, tak jak tutaj widzimy, fundamenty ziemi unoszące się na tej rozgrzebanej treści, która ma to, że kręci się wokół siebie, bo zatacza się ziemia, mówi wyraźnie Słowo Boże. Także wiemy, że ona jest zawieszona na niczym, nie opiera się na żadnym słoniu opierającym się na czterech żółwiach, jak twierdzili lub twierdzą przedstawiciele, których dzisiaj ilustrowałem. I te wszystkie elementy możemy być pewni, że Słowo Boże jednoznacznie przedstawia. Tak jak mówiłem, ja to przedstawiam dlatego, że ktoś sobie zażartował ze mnie albo mówił śmiertelnie poważnie, że ten Grzesiek z Czytaj Biblię Ostrzeszów, CMS, Chrześcijańska Misja do Studentów, że on jest płaskoziemcem. Nie jestem płaskoziemcem, jak widzicie. Słowo Boże uczy mnie, że Ziemia jest kulą zawieszoną na niczym, sferą zawieszoną na niczym, geoidą zawieszoną na niczym. Nie interesują mnie ustalenia naukowców, bo ja naukowcom nie wierzę. Znam dobrze środowisko naukowe i z tego względu wiem, jakie działają tam mechanizmy. Głównym mechanizmem w obecnej nauce jest to, że brakuje pieniędzy. A skoro brakuje pieniędzy, to zaczynają się różnego rodzaju efekty niedoinwestowania. Jeżeli, dam prosty przykład, jeżeli byłbym kierownikiem grantu naukowego i miałbym zatrudnić młodego człowieka za
tak jak proponuje na Narodowe Centrum Nauki, za pieniądze rzędu 3000 na rękę, gdzie on jako kasjer w Biedronce dostaje podobne pieniądze. A teraz sobie porównajcie odpowiedzialność za szukanie prawdy jako naukowiec, gdzie jest się nielimitowanie obciążonym różnego rodzaju badaniami naukowymi, jeśli chce się to zrobić porządnie, a pracę, ciężką pracę kasjerki w Biedronce. No to, czy tam w Lidlu. No to rachunek jest prosty. Przyjdzie ktoś, kto chciał być kasjerką w Biedronce, ale ponieważ ma słaby kręgosłup, to na kasjerkę w Biedronce się nie nadaje, bo tam czasami trzeba układać towar. To zostanie wtedy naukowcem. Gdzie ta nauka może przy tym niedoinwestowaniu pójść? A tak się dzieje już mniej więcej od 100, od 80 lat w nauce. I będzie się tak działo w każdym kraju. W Stanach nie jest lepiej. W Stanach Zjednoczonych właśnie się zaczęło tego typu patologiczne podejście do nauki. Skopiowali to inni możni tego świata. Jedyne kraje gdzieś tam w Azji, które jeszcze jako tako poważnie podchodzą do nauki, u nas na kontynencie europejskim Szwajcaria w miarę poważnie podchodzą do nauki. A reszta? No ale to poważnie to dalej jest nic. Tak? To są niewielkie kwoty. Tak jak mówiłem, konsekwencją tego będzie to, że będzie coraz więcej mądrych naukowców w cudzysłowiu, czyli muszą zrobić habilitację, muszą zrobić doktorat, muszą zrobić tytuł naukowy, a więc muszą wymyśleć coś nowego. No więc nie zdziwcie się, że niedługo będziecie słyszeć od naukowców różne dziwne rzeczy, jeżeli dalej będziecie jako podatnicy wybierać rządzących, którzy tak mało dają na naukę. To jest wasza wina. Nie wina rządzących, oni jedynie realizują ten program, który wyście im zlecili jako wyborcy. Więc możecie mieć tylko i wyłącznie do tego miłego człowieka, którego widzicie w lustrze w łazience. Nie do nikogo więcej. Dobrze, więc teraz taka dygresja, może głupia, ale cały ten odcinek jest zwariowany. Trochę się wstydzę go i nawet nie wiem, czy powinienem go emitować. Przyjmijmy, że dzisiaj jest 1 kwietnia, bo aż mi głupio, że takim tematem się zajmuję. Na chwilę jeszcze poważny fragment z Judy 13. Judy 13. Kiedyś, jak jeszcze istniał Związek Radziecki, a ja byłem młodym uczniem, okazało się, że w takich kserówkach, bo na fizyce nam nie wolno było tego czytać, zaczęły docierać do nas informacje o czarnych dziurach. Czarne dziury to, nie wiem czy wiecie co to jest, bo może też nie mieliście dostępu do tej wiedzy, ale generalnie z grubsza mówiąc jest to takie coś w kosmosie, co wciąga w siebie gwiazdy i już nie wypuszcza. Gwiazda to jest najczęściej dużo większa gwiazda niż Słońce, bo Słońce też jest zaliczane do gwiazd, nasze Słońce. I to wcale nie do większych gwiazd, tylko do takich sobie gwiazd, z tego co pamiętam z fizyki. I w tym momencie taka czarna dziura robi hap. Nie wiem, czy tak hap, bo to jest takie prymitywne przedstawienie. Generalnie wciąga tą gwiazdę i już nie wypuszcza. I jak trafiłem na Judy 13, to zrozumiałem, że Biblia jest Słowem Bożym. Sobie przeczytajmy. Tutaj jest o zwodzicielach napisane tak. Błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. I kluczowe słowo. Tam jest gęstość materii taka, że 1 centymetr materii w czarnej dziurze jest bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Bardzo, bardzo, bardzo ciężki, to jest za mało powiedziane. Jest to taki poziom zagęszczenia materii, że podobno to się zapada samo pod swoją własną grawitacją, jest tak ciężkie. Nie wiem, czy ja w ogóle to mówię poprawnie.
I teraz tutaj widzimy najgęstsze ciemności. No, czy można to lepszym słowem powiedzieć? Czarna dziura ma tak silną grawitację, że wciąga światło. Dlatego jest najgęstsza ciemność. I co ona robi? Wciąga gwiazdy. Czyli wyrywa gwiazdę z jej pola, no nie wiem, czy grawitacyjnego to jest właściwe powiedzenie, ale chyba tak, bo nawet galaktyki krążą wokół czegoś, czyli też działa prawo podobne do grawitacji. Czyli wyrywa tą gwiazdę z jego pola grawitacyjnego. Ta gwiazda się gdzieś tam turla po wszechświecie, nagle trafia w pole grawitacyjne czarnej dziury i już nigdy z tej czarnej dziury nie wyjdzie. I to powiedział prosty chłop, Juda. A skąd on to wiedział? No więc wiedział to stąd, że to Bóg mu to powiedział. I dla niego było to tak oczywiste, jakby opisywał gotowanie kartofli. Ba, kartofli nie mógł wtedy gotować, bo jeszcze nie odkryto Ameryki. Więc generalnie jest to no, mocny dowód, tak, że ci zwodziciele są błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. Niesamowite. Opisana czarna dziura. Czarna dziura, którą dopiero w XX wieku gdzieś tam się przypisuje, że Einstein wpadł na trop, a potem ktoś inny to rozwinął, tak? Więc jednoznacznie widzicie, że no, sprawą Bożą jest rzecz ukryć i objawić tylko swoim ludziom w Słowie Bożym. A sprawą królów jest rzecz zbadać. Taka jest delegacja dla króla. A więc wszystkie środki, jest powiedziane dla króla, wszystkie pieniądze przeznaczaj na zdobycie mądrości. Nie na jakieś tam inne rzeczy, tylko na badania naukowe, chłopie. Jak zarządzasz krajem, zarządzasz powiatem, zarządzasz szkołą, zarządzasz firmą. Rozwijaj wiedzę. Budujesz moc wtedy swojego przedsiębiorstwa w oparciu o nowoczesną wiedzę naukową. Zatrudnij think tank. To jest najważniejsze. To jest zobowiązaniem każdego, kto jakąkolwiek cząstkę władzy ma na ziemi i to zobowiązanie Bóg włożył na każdego, komu przydzielił choćby jakąkolwiek cząsteczkę władzy. Jesteś ojcem? Też masz cząsteczkę władzy i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Rozwijaj wiedzę twojej rodziny. Dbaj o rozwój intelektualny, bo inaczej będziesz miał płaskoziemców w domu, inaczej będziesz miał różnego rodzaju specjalistów, antyszczepionkowców i innych szaleńców w domu. No bo to jest wina właśnie rządu, że zamiast, jeżeli ktoś ma kłopot ze znalezieniem pracy, no to wysłać go na szkolenia, aż wreszcie będzie miał dość tej nauki na tyle, że pójdzie do pracy. A nie na zasiłek dla bezrobotnych, gdzie on po prostu obsługuje pilota. Nie, po prostu jeśli gość nie radzi sobie ze znalezieniem pracy, bo umie kopać rowy, nauczcie go całkować. No niech się zmęczy, niech się najpierw nauczy całek na pamięć. No, niepotrzebne. Nieprawda. To nie jest niepotrzebne, to jest trudne, to trzeba wymusić i kto nie chce pracować, niechaj nie je, tak mówi Słowo Boże. I raz, dwa, by się okazało, że nagle człowiek, który nie miał żadnych perspektyw w znalezieniu pracy, choćby po to, żeby już nigdy więcej tych całek nie rozwiązywać, znalazłby pracę. To taki prosty przykład, ale tak jak mówię, odcinek jest, przepraszam bardzo, nie do końca poważny, bo temat jest taki, że ja po prostu zwyczajnie po ludzku nie daję rady być przez cały czas poważny. Jak myślę, że o takich kompletnych głupotach jest już potrzeba mówić. Idiokracja. Po prostu idiokracja to jest taka sytuacja, gdzie z powodu rządów większości przez działanie demokratyczne zaczynają rządzić osoby niekompetentne i ta niekompetencja z każdym krokiem się pogłębia. To jest całkowite odrzucenie praw Bożych, które Bóg narzucił
swoim słowie. Więc czytajcie Biblię, Słowo Boże, ratujcie przynajmniej swoje rodziny, jeżeli już widzicie, że nie jesteście w stanie uratować swojego świata. Jak uratujecie swoje rodziny, to być może w 2-3 rodziny będziecie w stanie stworzyć coś w rodzaju mikroenklawy w tym wariactwie. Potem być może się uda pozyskać małą gminę w tym kierunku, żeby potem poszerzyć to, ale no po prostu chociaż ratujcie swoje dzieci albo swoich rodziców, swoich bliskich, bo to już jest straszna katastrofa, co się dzieje. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. To jest podstawowe zawołanie, do którego jestem mocno przekonany, gdyż tylko czytanie Słowa Bożego może ludziom pomóc. Przede wszystkim w zbawieniu. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I jeżeli uwierzysz Pana Jezusa, to będziesz już miał pewność życia wiecznego. Jeśli ktoś nie ma Biblii Nowego Testamentu, proszę do mnie napisać 739-089-088. To jest numer telefonu, na który można SMS-em wysłać prośbę o Nowy Testament. Można też do mnie napisać na tradycyjny adres czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów albo CMS Chrześcijańska Misja do Studentów, skrytka pocztowa 328 5950 Wrocław 68. Może być też e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem.